Dzień 16, 8 lipca 2018. Pogoda nie sprzyjała ratownikom. Znowu miał padać deszcz. Jeśli nie uratujemy ich natychmiast, możemy mieć problem. Wyznaczono datę. Jesteśmy w gotowości. To dzień D. Monsun się zbliżał. Nurkowie weszli do Tam Luang. Dzieci były pod ziemią 16 dni. Zaczynała się najtrudniejsza akcja ratunkowa w jaskini. Uważaliśmy, że jeśli uratujemy choć dwóch, to będzie sukces. Cały świat patrzył. Ratownicy płynęli do komory 9. Jason Mallinson zgłosił się na pierwszego. Odpowiadał za 14-letniego Prajaka Sutama, zwanego Note. Dopóki nie pokonaliśmy pierwszej zalanej sekcji, wszyscy musieli czekać. Mieli sprawdzić, czy ratunek w ogóle jest możliwy. Note dostał butlę z tlenem i kamizelkę z paskami, za które trzymał go Jason. Obu łączyła linka bezpieczeństwa. Żeby Prajakowi nie spadła maska, Jason osłaniał go własnym ciałem. W razie, gdyby się ocknął, chłopiec miał skrępowane ręce. Około 13:00 Jason i Note zeszli pod wodę. Dzięki modelowi jaskini możemy dokonać niemożliwego. Usuniemy mętną wodę, pokazując najbardziej niebezpieczne nurkowanie w jaskini w dziejach. Ukażemy Tam Luang, jakiej nie widzieli nawet nurkowie. Oto pierwszy zalany tunel, 305 metrów długości. Drogę wskazuje pojedyncza lina. Najgorsze było ryzyko zgubienia liny lub chłopca. Czuliśmy się za nich odpowiedzialni. Byliśmy pod wodą ze śpiącym dzieckiem. Bardzo emocjonalne chwile. W półgodzinnych odstępach pod wodę schodzą następni trzej nurkowie z trzema chłopcami. Niedaleko za Jasonem i Note'em płynie Chris Jewell z 15-letnim Nickiem. Każda para osobno zbliża się do pierwszego przewężenia Tam Luang. Zauważa się je, uderzając w sklepienie. Wąskie przejście, 76 cm wysokości, brak miejsca na błąd. Plecami tarłem o sklepienie, klatką o dno. Trudno podążać za liną, która wije się w tunelach. Czasem odbijałem się od ścian i musiałem szukać innego przejścia. Jeden za drugim nurkowie pokonują zalane komnaty. Dzieciom mogły spaść maski, więc poruszaliśmy się bardzo ostrożnie. Jedną ręką trzymając linę, a drugą dziecko. Środki nasenne przestawały działać, komplikując i tak już trudną sytuację. Czuliśmy, że chłopcy zaczynali ruszać rękoma.